przestało padać. Proszę Państwa, nie ma wiatru. Można nagrywać. I jeszcze po tym lekkim deszczu to jest rozesłana w innym miejscu. Jak tutaj się pięknie położy na tych kamieniach. Nie omieszkałem jeszcze tu zajrzeć. I tu zaprezentować ten wspaniały gatunek. Także no a tu jeszcze taki rzut oka na starą pryzmę kompostową, na której mamy wejowca żółtego. On już oczywiście przekwitł. Też się płoży przy pomocy rozłogów i też tworzy taką właśnie warstwę. To jest roślina okrywowa, również, proszę Państwa, ekspansywna, także jakiej nie chcemy, to uważajmy, tak? Bo te roślinki ekspansywne, jak znajdą sobie dobrą przestrzeń do życia, to nie odpuszczają, no, ale też o to chodzi. Tylko, żeby w jakichś granicach były. Żeby nam połowę ogrodu nie zajęły. No. Tu mamy, proszę Państwa, składowisko takich różnych szczątek organicznych, szczątków, można by powiedzieć, bardziej prawidłowo, zrębki, trawa, jakieś tam suche części roślin, suche pędy, suche łodygi, tutaj jakieś listki. A kto tu przyszedł? A kto tu przyszedł się przywitać? Dzień dobry. Co ty taki zadowolony? Co, nie ma gorąca, tak? Nie ma gorąca, lepiej teraz się oddycha, tak? Kocisko. No i drewno, proszę Państwa. Tutaj są właśnie leszczynowe, konary. Tu jakieś drobniejsze. O. No i to tak, leszczyna. Piękna leszczyna, proszę Państwa. Sama sobie tu dawno temu wyrosła. No i to takie różne klimaty ogrodowe, proszę Państwa. Można by tak dużo, dużo chodzić i właśnie. A ty gdzie? A ty gdzie? Mamy tu paprykę. Kilka odmian wymieszanych, proszę Państwa, habanero, chili, jalapeno. W donicach. One są w donicach, ponieważ znajdują się na takim podwyższeniu z palet celem ochrony przed ślimakami. No, w miarę jest to nawet skuteczne, bym powiedział. Także już mamy kwiatuszki pierwsze. O. Ciach. Papryki ostatnimi laty się udają. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie jakiś tam plon. Troszkę tego jest. A za paprykami kielichowiec, proszę Państwa. Wymarł w tym roku. Także kwiatów jest niewiele, niestety. Troszeczkę. Były przymrozki i bardzo słabo kwitnie. No ale troszeczkę kwiatów jest, także on zawsze bardzo ładnie pachnie, no ale w tym roku jest no za mało tych kwiatów, by ten zapach się roznosił po okolicy. Także. No. Różyczki. Różne odmiany róż, proszę Państwa, ale proszę mnie nie pytać o te odmiany. Na tym się niestety nie znam, na odmianach. Ale niektóre naprawdę piękne i pięknie pachną. Kotek sobie miejsce znalazł. Na kompostownikach, proszę Państwa. I tu różyczki. Nie wiem, czy aparat dobrze odda ten kolor. Wydaje mi się, że to nie będzie takie proste, żeby oddać. To trzeba w naturze zobaczyć tutaj. I się zachwycić tym kolorem. Ten, to jest chyba odmiana, która najbardziej mi się podoba kolorystycznie. To z tych ogrodowych róż, proszę Państwa. No i jeszcze rzut oka na grab od drugiej strony. Taki piękny, gęsty grab. Wspaniałe drzewo. No dobra, i to w ogródku jest tyle. Słuchajcie, a tu cis jeszcze. Ten cis pewnie był kiedyś bohaterem moich filmików. No, on został przycięty troszkę z tej strony, ponieważ był już za duży, wchodził na płot. Ale słuchajcie, tutaj ładnie odrasta wszystko. No. No ogródek, proszę Państwa, warto. Fajnie mieć ogródek. Gdzie wanna?
Zapraszam, proszę Państwa, do oglądania programu. Zachęcam, jeżeli Wam się podoba, do lajkowania i do subskrybowania kanału.